Poniedziałek, 2 stycznia, Krzysztof Balicki, witam Państwa i zapraszam na pierwsze wydanie w tym roku naszego programu informacyjnego. A w dzisiejszym serwisie: odwołanie Andrzeja Mankiewicza z funkcji dyrektora szkoły, jak mieszkańcy regionu przywitali nowy 2012 rok, a na zakończenie powiemy o mieszkaniach chronionych. W Świdnicy mamy mieszkanie chronione, przeznaczone dla 5 osób. Zespół szkół zawodowych i ogólnokształcących w Kamiennej Górze bez dotychczasowego dyrektora Andrzeja Mankiewicza. Tego wydarzenia nikt nie przewidywał, a odwołanie miało miejsce w piątek 30 grudnia, w przedostatnim dniu starego roku. Wraz z tym odejściem rodzi się pytanie, czy to, co się stało, oznacza zaostrzenie i tak napiętych stosunków pomiędzy lokalnymi działaczami Lewicy i Platformy Obywatelskiej. Przyczyną odwołania Andrzeja Mankiewicza z funkcji dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących według organu prowadzącego placówkę oświatową, czyli Starostwa Powiatowego, była negatywna ocena pracy przedstawiona przez starostę Ewę Kocębę podczas posiedzenia zarządu powiatu. Andrzej Mankiewicz jest radnym miejskim oraz jej przewodniczącym. W wyborach startował ze związanego z Lewicą Komitetu Wyborczego Razem. Według przepisów, aby zwolnić radnego, potrzebna jest zgoda Rady, a w tym przypadku aktu głosowania nie było. Jednak koalicja, której przewodniczy Ewa Kocęba, związana z Platformą Obywatelską, zdecydowała wraz z zarządem o odwołaniu. Mankiewicz zapowiada, że odda sprawę do sądu. Widoczne zaostrzenie konfliktu pomiędzy lokalnymi działaczami Platformy Obywatelskiej oraz Komitetu Razem rozpoczęło się w maju 2011 roku od odwołania starosty Leszka Jaśnikowskiego oraz ówczesnego zarządu. Wprawdzie Jaśnikowski był rekomendowany na to stanowisko przez Platformę Obywatelską, jednak w kuluarach mówi się, że przyczyną jego odwołania była zbyt duża uległość wobec koalicjanta. Przez kilka miesięcy konflikt pomiędzy działaczami był, jednak ponowne zaostrzenie sporu mógł wywołać radny powiatowy Radosław Oleksiak z Komitetu Wyborczego Razem podczas sesji budżetowej w powiecie, wnosząc uwagi do proponowanego przez zarząd projektu. Również miejska radna związana z Platformą Obywatelską wnosiła uwagi do projektu budżetu, tym razem zaproponowanego przez Krzysztofa Świątka. Dziś pozostaje pytanie, jak daleko posuną się samorządowcy podczas konfliktu i kto jeszcze może stracić pracę. Na balach, prywatkach, rynkach miast oraz w klubach. Tak mieszkańcy regionu przywitali nowy 2012 rok. Choć sylwestrowe szaleństwo już za nami, a każdy z nas wrócił już do rzeczywistości i codziennych obowiązków, warto choć przez chwilę powspominać to, co działo się kilkadziesiąt godzin temu. Jedna z największych imprez sylwestrowych w Kamiennej Górze odbyła się w klubie Seniora. Na parkiecie do białego rana bawiło się ponad 100 osób. Do tańca przygrywał dobrze znany wszystkim zespół składający się z osób zrzeszonych w tej organizacji. Wielu kamiennogórzan bawiło się również w lokalach. W restauracji pod kłosem kilkadziesiąt osób przywitało nowy rok przy akompaniamencie wałbrzyskiego zespołu Respekt. Po raz pierwszy od wielu lat około 130 osób przywitało rok 2012 w nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Wolbromku. I choć przepięknie odnowiona sala jest znacznych rozmiarów, bilety na powitanie nowego roku trzeba było rezerwować kilka tygodni wcześniej, bo rozchodziły się jak przysłowiowe świeże bułeczki. Więcej osób przywitało nowy rok na rynkach miast. W Kamiennej Górze przed północą zgromadziło się kilkaset osób. I choć w mieście nie ma tradycji organizowania sylwestrowej zabawy pod gołym niebem, nastroje panujące wśród kamiennogórzan, jak co roku, były wspaniałe. We might as well lay down and die.
Przekroczenie progu pełnoletności dla młodego człowieka jest momentem ważnym i długo oczekiwanym. 18 urodziny dają przepustkę do upragnionego świata dorosłych, ale dom rodzinny nadal dla nich jest oparciem, na które mogą liczyć, gdy napotkają przeszkody. Jednak młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych sama musi poradzić sobie z wszelkimi problemami. Dorosłość tych dzieci to wielka niewiadoma, pełna znaków zapytania i pozbawiona poczucia stabilizacji. Dlatego w wielu miastach powstają mieszkania chronione, które uczą, jak samodzielnie żyć. Dorosłość. Muszą w nią wejść dużo wcześniej niż dzieci z domów rodzinnych i w dodatku skazani są na samotność. Próbą złagodzenia przejścia progu z dzieciństwa w dorosłość jest tworzenie mieszkań chronionych. Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową lub osobie opuszczającej rodzinę zastępczą, całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym. Tworząc mieszkania, myśleliśmy właśnie o naszych pełnoletnich wychowankach, którzy opuszczają rodziny zastępcze bądź placówki opiekuńczo-wychowawcze i którzy tak naprawdę po wyjściu, po osiągnięciu pełnoletności nie za bardzo mają gdzie wracać. Nie mogą wracać do swoich domów rodzinnych, bo nie ma takich warunków. Nie mogą pozostać dalej w tych rodzinach zastępczych, czy w placówkach, czyli domach dziecka. I nie mają też możliwości otrzymania lokalu tylko dla siebie. I właśnie taki pomysł się zrodził, żeby w jakiś sposób tutaj wesprzeć tych naszych wychowanków i stąd też utworzone mieszkania chronione. Mieszkanie chronione urządzone jest na wzór domu i składa się ze wspólnej kuchni, łazienki, korytarza, a także z pokoi jednoosobowych. Mieszkańcy pokrywają koszty zużytej wody i energii elektrycznej w zajmowanych przez siebie lokalach. Pobyt w mieszkaniach chronionych jest uzależniony od indywidualnych potrzeb wychowanków, nie może jednak trwać dłużej niż 36 miesięcy. Złożyłem podanie z domu dziecka o mieszkanie chronione. Na początku mieszkałem w Świdnicy, a potem miałem okazję, żeby przenieść się tutaj też wybodzić z do mieszkania chronionego. Złożyliśmy ten wniosek, to czekaliśmy jakoś z parę miesięcy, chyba z pół roku. Dostaliśmy odpowiedź z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Świdnicy, że dostałem to mieszkanie chronione i że mam się zgłosić. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz integracji ze społecznością lokalną. Do tej pory w Świebodzicach w ciągu niespełna 3 lat z propozycji przygotowanej przez MOPS, czyli mieszkań chronionych, skorzystało 17 wychowanków placówek z terenu powiatu. Na ten moment mamy podania złożone. Są one weryfikowane i w miarę zwalniania się miejsc otrzymują. Oczywiście weryfikujemy całą sytuację takiego wychowanka. No i w zależności od tych priorytetów to mieszkanie otrzymują. W Świdnicy mamy mieszkanie chronione przeznaczone dla 5 osób, tutaj w Świebodzicach dla 4, czyli jednocześnie 9 osób może mieszkać. Pobyt jest rotacyjny, bo w momencie, kiedy wychowankowie otrzymują swoje mieszkania bądź zakładają rodziny, opuszczają i stąd wolne miejsca. Aby takie mieszkanie zostało przydzielone, osoby wnioskujące o pobyt w nim muszą spełnić wiele warunków. Żeby otrzymać takie mieszkanie chronione, pełnoletni wychowankowie nie mogą mieć więcej niż 25 lat, ponieważ to jest do takiego wieku, czyli do 25 roku życia, bo też mówi o tym ustawa o pomocy społecznej, że te osoby otrzymują wsparcie od nas nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, wsparcie na kontynuowanie nauki. W związku z tym muszą się uczyć, bo to też jest warunek, muszą posiadać swoje źródło utrzymania. Ponieważ pobyt w takim mieszkaniu jest też częściowo odpłatny. Nie mogą być to osoby jakoś ograniczone też fizycznie, czyli w miarę zdrowe, które samodzielnie mogą funkcjonować i które wiadomo, że rokują nadzieję na właściwe przystosowanie się do życia później w społeczeństwie. Średni okres pobytu to 12 miesięcy. Młodzież opuszczała mieszkania z powodu wyjazdu za granicę, zawarcia związków małżeńskich lub wyjazdu w inny rejon Polski. Pobyt w mieszkaniach daje też czas gminom, z których pochodziły dzieci, na przygotowanie dla nich mieszkań komunalnych. Właśnie do mieszkania przydzielonego przez gminę za kilka dni wprowadzi się Daniel. Dzięki uprzejmości burmistrza i tutaj przy staraniach jeszcze
całego PCPR-u w Świdnicy dostałem mieszkanie tutaj w Siebodzicach na Henryka Sienkiewicza. Także już powoli muszę się wyprowadzać, dlatego tak tutaj pusto się robi w tym pokoju. Jego kolega z pokoju obok na własne M musi jeszcze poczekać. Najtrudniejszy, no czy sobie poradzę na przykład w życiu, no nie? To był właśnie najtrudniejszy. I co będzie dalej, no nie? Ale potem to szło powoli, łatwo. Czasami jest ciężko, no nie? Ale na początku było ciężko, ale potem już rozkładałem co i jak i dawałem sobie radę. Do tego czasu daję radę. W powiecie świdnickim prowadzone są dwa rotacyjne mieszkania chronione. Idąc za przykładem innych gmin i powiatów, zrodził się pomysł, aby w Kamiennej Górze powiat utworzył takie mieszkania. Jeżeli unormowane by były sprawy własnościowe, przejęlibyśmy obiekt, to jedna z propozycji zagospodarowania tego obiektu są to mieszkania chronione. Oczywiście adaptowanie takiego obiektu pod potrzeby wymaga środków finansowych. Jeżeli takie środki uda się pozyskać, ta inicjatywa jest bardzo szlachetna i nie wykluczamy takiej możliwości, aczkolwiek asekuruje się. W pierwszej kolejności jest to normowanie spraw własnościowych, drugie znalezienie źródła finansowania. Jeżeli tak by się stało, to jest ten wariant optymistyczny, jak najbardziej tak. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w środę.